dzisiejszym spotkaniu chłopaki realizowali bardzo dobrze nasz pomysł na grę. Przede wszystkim jeżeli chodzi o atakowanie bocznymi sektorami gry, co było można zobaczyć, piłki prostopadłe, penetrujące. Także to jestem bardzo zadowolony, ponieważ to co trenujemy, widać, że to chłopaki po prostu rozumieją i chcą realizować. Natomiast mimo wysokiego wyniku chcę pochwalić bardzo dobrze pracę drużyny w obronie, bo mimo tych dwóch straconych bramek to bardzo, bardzo dobrze się spisywało cały blok defensywny i cały środek pola, także ogromne uznanie się należy całemu zespołowi za tak dobrą pracę jak dziś. Jeśli chodzi o grupę rocznika 2008 i 2009, występujemy teraz w lidze Tramkarz C1 i rocznik 2008 trenuje już ze mną 6 lat, natomiast w tym roku połączyliśmy 3 roczniki, mamy rocznik 2009, 10 oraz 8 jako jedna grupa trenująca, natomiast dwie drużyny grające, także to jest bardzo różne, tak? Bo najstarszy zawodnik już jest 6 lat z nami, a są też zawodnicy, którzy przychodzą nawet w te wakacje, także zróżnicowanie, jeśli chodzi o doświadczenie, jest bardzo duże. Nasza drużyna ma duży problem z warunkami fizycznymi, to jest widoczne na tle rywala, ponieważ jesteśmy jeszcze przed okresem pokwitania, także ci chłopcy, naprawdę trzeba ich docenić, ponieważ oni rywalizują tak naprawdę z biologicznie starszymi chłopakami i tak jak to mówię, z przebiegu spotkania było widać, także za to na pewno trzeba ich pochwalić, bo tej różnicy dzisiaj nie było widać. Była bardzo dobra walka, chłopaki wygrywali często inteligencją boiskową, szybszym podejmowaniem decyzji. Chłopaki zagrają w niedzielę następną, czyli 11 września w Łapach z miejscowym Petrusem Łapy o godzinie 16:30. To najtrudniejsze w przeciwnej drużynie była chyba bardzo dobrze zorganizowana obrona. Było ciężko dać jakąkolwiek piłkę prostopadłą. Wysokość ich, oni byli bardzo wysocy i było ciężko się tam jakoś przepchnąć, bo obrona była szybka i wysoka. Na bardzo dobrą ocenę grałem swojej drużyny. Graliśmy bardzo dobry mecz. Pewne aspekty powinny zostać dopracowane jeszcze bardziej, ale to już będziemy nad tym pracować na treningach. Tak, w pierwszej połowie było ciężko, w drugiej to już drużyna przeciwna chyba się trochę poddała, więc trochę więcej bramek zdobyliśmy.